Witajcie, tu Dupan Przygody, a oto 10 odcinek zapowiedziany już wcześniej rozmowy. Dzisiaj mam wam do zaoferowania tradycyjnie gry z gatunku skradanka, mały epek, akcja w klimacie steampunku, który dość rzadko zdarza się w grach komputerowych, a szczegółowiej, ściślej mówiąc, Dishonored, twórców Arkane Studios, została wydana przez Bethesda Networks. Gra bardzo nowa, wyszła 12 września tego roku i jeżeli może o wadach, jak i zaletach opowiem później i o samej fabule również. Jak widzicie, fabuła, może od razu już na początku będziecie mieli adnotację w na filmiku do zwiastunu, gdzie zobaczycie takie jakby streszczenie fabuły, a o fabułę właśnie rozwinę w następnej części materiału. Może zaczniemy od menu i od tradycyjnie od opcji, co tam mamy do co opcje nam mają do zaoferowania. Tutaj nic złego, mamy do wyboru grafikę, która oczywiście wszelkie jakieś opcje, dźwięk od sterowania, więc tutaj wszystko tak normalnie. Dlaczego o tym mówię? Bo niekiedy twórcy umią, tak brzydko mówiąc, spieprzyć to. Ale tutaj wszystko zrobione dobrze. U mnie gra chodziła od razu, powiem, o grafice na najwyższych, to też tutaj na najwyższe miałem. Gram na karcie GT. NVIDIA GT540M na laptopie i jak na taki komputer normalnie bez żadnych ścinek płynnie, więc myślę, że nie jest to dość wymagająca gra, jeżeli chodzi o ustawienia graficzne, a jeżeli o same ustawienia, o samą grafikę chodzi, to również niektórym aż tak jakoś ta grafika nie jest za dobra, nie zbyt się podoba, ale jak dla mnie ona jest bardzo specyficzna i Mi się ogólnie podoba, a nie samą grafiką człowiek żyje, trzeba również tchnąć klimat, jak i samą rozgrywkę. Tutaj powiedziałem wszystko, może zacznijmy powoli od o tym, co Dishonored nam oferuje. Menu już o was powiedziałem, bo tutaj mam karteczkę, jak zawsze zapytałem, o czym wam ciekawego powiedzieć. Zacznijmy może nową grę, albo może zobaczmy, co nam oferuje nowa gra. Jak widzicie, mamy 4 poziomy trudności do wyboru. Łatwy, normalny, trudny i bardzo trudny. Jak grę przeszedłem, tak, przeszedłem na normalnym, czyli ani to za łatwy, ani to za trudny, gdzie normalny, można powiedzieć, był naprawdę bardzo łatwy, jeżeli chodzi o przechodzenie. Chodzi mi tutaj głównie o zabijanie, bo o skradanie to już może troszkę ciężej, ale to też dałoby się opanować, bo jeżeli byśmy ciągle próbowali i w ogóle, to naprawdę by się nam udało. Ale gra naprawdę łatwa na normalnym, nie wiem jak jest na trudnym i na bardzo trudnym. Nie wiem, czy sens jest rozpoczynać nową grę. Może wejdźmy do misji. A, dobra. Tutaj może być mały spoiler. Od razu wam powiem, że mamy do rozegrania 9 misji. Świat jest dosyć zamknięty. Gra jest podzielona na akty, czyli właśnie na tę misję. Gdzie każda nie ma tutaj takiego jakiegoś otwartego świata, po prostu musimy iść wyznaczoną ścieżką. Jednak to by mogło być w przypadku Dishonored błędne określenie, ponieważ gra oferuje nam bardzo wiele sposobów przejścia gry, o której nam nawet ona własna oferuje i o czym ja zdążyłem się już przekonać. Więc o tym może również powiem później. Więc rozpocznijmy jakąś podstawową misję. Jedną z następnych, niech to będzie Nodre Vident Campbell, o którym mogliście usłyszeć w zwiastu, nie był bodajże. Oczywiście mamy misję zamordowania go, więc opowiem może w tym czasie troszkę o fabule.
Pęk, niech sobie leci. Fabuła jest taka. Jak widzicie, żyjemy w steampunku, w epokowym świecie, czyli takiej mieszance magii i nowej kultury XIX wieku. Spadek FPS-ów. Mam nadzieję, że tutaj nic nie będzie na nagraniu. Jesteśmy głównym ochroniarzem cesarzowej państwa. Jednak gdy zostaje ona zamordowana potajemnie, znaczy nie potajemnie, to zostajemy w to wrobieni jako my, jako zabójcy, co mogliście widzieć na zwiastunie. Zostaliśmy niesłusznie oskarżeni, mamy wrogów, którzy chcą naszej śmierci i udaje nam się uciec z więzienia dzięki przyjacielom anonimowanym. I dzięki ich później pomocy, której spotykamy, rozpoczynamy naszą zemstę. Jak widzicie, już tutaj rozpocząłem grę. Oczywiście tutaj jak na razie widzicie broń palną i nóż, którym właśnie oferuje się Corvo Attano, a tak się nazywa nasz główny bohater. I jeżeli jeszcze wrócę o fabuły, to naszym głównym zadaniem jest uratowanie Emily, czyli córkę cesarzowej, po to by móc ją osadzić na tronie. Dobrze, może wam teraz opowiem o tym, o co oferuje nam o powiedziałem. O grafice też powiedziałem, spiękowy świat też powiedziałem, dobrze. Może opowiem wam, co oferuje nam sama gra, jeżeli chodzi o różne jakieś systemy, które możemy używać w grze. Tutaj nie macie jeszcze użytych pokazania wszystkich, ja może pokażę to w innej misji, gdzie już jestem bardziej jakoś ulepszony, ale mamy oczywiście kuszę. Wow. Aha, oni tam mówią. Mamy kuszę usypiającą, bo tutaj mamy dwa sposoby zabijania. Możemy po prostu kogoś zabić od razu, zwykłej kuszy. Jak widzicie, wygląda ona tak, zamiast od usypiającej, to jest takim zielonym czymś. I postać ginie po prostu, jak strzelimy właśnie albo z broni palnej, albo po prostu zabijemy kogoś z noża i zwykłym bełtem, to po prostu ona ginie, co będzie miało wpływ na przyszłość. Albo możemy po prostu strzelić z szachu usypiającą, dzięki któremu osoba jest nieprzytomna. Albo po prostu jak już kogoś... Wow, nie chcę tu spieprzyć. Jak kogoś atakujemy, to możemy go udusić zamiast zabić. Więc to też wpływa na... Tutaj go właśnie uduszę. Możemy go od razu przenieść, przyciskając F. I gdzieś tutaj wyrzucić ciało. Nic on przy sobie nie miał. Jak widzicie, pisze nieprzytomny. Bo tutaj od razu muszę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, poziomie chaosu, co oznacza... co następuje, że mamy 3... zakończenia gry. Jest to bardzo złe zakończenie, zakończenie średnie i zakończenie... Nie, ciebie nie chcemy. To jest cywil. Jak nas zobaczy, będzie krzyczeć. A tego byśmy nie chcieli. Aha, no wrócąc do tego, mamy 3 zakończenia, jak już wspominałem. Mam nadzieję, że nikt tu nie przyjdzie. Cywila, on tylko będzie nie. Ona będzie nieprzytomna. Nie zabijemy ją na szczęście. Więc na przykład właśnie za takie igranie, jak widzicie, nieprzytomny, to po prostu, że ona żyje, tylko jest nieprzytomna. Ja na początku myślałem, że jak będę tak robił, to oni się będą budzić. To jest oczywiście nieprawdą, bo to jest takie eliminowanie jakby doby właśnie ludzi. Nie zabijanie ich. Wcisnę F5, żeby zapisać szybko. A nie na przykład zwykłym właśnie jakimś belką. Czekajcie, ja chcę mignięcie sobie przestawię tutaj troszkę. Krótką teleportację. Okej. Niech będzie i mignięcie. Wow. Widzicie, oczywiście mamy również wiele nadprzyrodzonych zdolności, dzięki którym możemy wykorzystać między naszymi wrogami. Ale o tym również później. Wróćmy do poziomu chaosu, o którym właśnie wspominam. Jest on naliczany po każdej misji na mały, średni lub wysoki. Ja zawsze kończyłem gę na wysoki, ponieważ dużo ludzi właśnie na przykład jak
zabijałem, to oni myślałem, jak zrobiłem z nich nieprzytomnych, to myślałem, że zawsze ich dobijałem nożem. I to było właśnie złe z mojej strony, bo zawsze na końcu misji miałem naliczane jako poziom chaosu wysoki, co przyczyni się do zachowania się świata w następnej misji. Oj, tutaj mam napisane, to sobie przeczytajcie. Oraz na wpływ na zakończenie nasze. Na przykład jak będziemy dużo ludzi zabijać, to w następnej misji będzie więcej patroli, więcej ludzi będzie na nas, więcej ludzi będzie obserwować nasze ruchy, po prostu będzie trudniej. Natomiast jak będziemy... Wow, tego nie chciałem zrobić. Natomiast, bo zawsze myślę, że jest przeładowanie. Wow, nikt mnie tu nie zauważył. Natomiast jak... nie będziemy zabijać ludzi, tylko będziemy na przykład się skradać, to później będzie nam łatwiej i będzie lepsze, szczęśliwsze zakończenie. Jak już wspominałem, Dishonored ma bardzo wiele, to nawet pisze gdzie w samouczku, ma bardzo wiele form przejścia. Jak widzicie, sama gra nam o tym mówi. I to dwa razy, jak na przykład są ścieżki. Ścieżki i ścieżki. O! W każdym miejscu znajdziesz wiele ścieżek, którymi możesz podążać. Duże ulice, boczne aleki, okna, szczurze, tunele, które możemy się zamieniać w szczury, dachy i drogi. Wodne, eksperymentuj z różnymi drogami, aby dotrzeć do swoich celów. To jest właśnie potęga Dishonored, że możemy przechodzić daną misję na różne sposoby. Mogę po prostu na przykład przejść przez wrota, albo po prostu tam jeszcze można wejść na dach i później wejść z lewej strony, ale ja sobie wejdę tędy na przykład. Jak widzicie, tutaj już jestem na dachu. Naszą misją jest wyeliminowanie tego Campbella, który wrobił nas w morderstwo. Ja sobie tutaj patrzę, co... O czym mam jeszcze powiedzieć? Może... o tym wam powiedziałem, dobrze. Może opowiem wam o tym, co was interesuje pewnie o cenie gry. I o wadach, bo wady to w tej grze naprawdę widać i to mocno. Więc może zacznijmy od... Pierwszej wady, gra jest krótka. Gra jest bardzo krótka. Ale ktoś może mi powiedzieć tak samo jak z Diablo, że co ty przygoda mówisz, przecież można przejść na wysokim i na bardzo trudnym i na łatwym. Nie wiem po co, jeżeli ktoś oczywiście przeszedł. I na innych jakichś takich... wow, tutaj są takie znajdźki. Nic tam one nie dają, tylko poznajmy świat gry. Mamy do wyboru, jak już mówiłem, mamy nie do wyboru, tylko do przejścia 9 misji. Wow, 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 wow. 9 misji, które szybko się przechodzi. Ja grę... Kurczę. Ja grę przeszedłem w 2 dni. W weekend. Naprawdę, 9 misji. I to bez takiego szału jakiegoś, ojeju, jakie to super, trzeba to przejść. Tylko grałem na luzie. Wow, wow. No, patrzcie go. Wpalę go. I teraz już mogę na pewno przyjrzeć, że będę miał poziom wysoki. Może powalczmy troszkę z nimi. No, widzicie, jeden strzał? Jeden strzał, słaby. Uwolnimy tego gościa. Wow. Tego nie chciałem zrobić. Okej. Więc gra jest bardzo krótka, 9 misji. Możemy bardzo szybko przejść. Więc to tyle, co chciałem powiedzieć. Jak da 100 zł na grę na weekend, to trochę żałuję tych pieniędzy, ale napaliłem się na gierkę i jak widać, to mnie zgubiło. Użyjmy może eliksiru zdrowia i chodźmy dalej. Słaby system. Okej, jak widzieliście, mogę coś kupować. Oczywiście są tacy NPC, od których możemy kupować miksturki, jakieś upgrade'y, czyli nie ma tutaj systemu levelowania, to od razu mówię. Po prostu głównym jakimś czynnikiem są pieniądze, które znajdujemy w grze. Jak tu się włączało? O właśnie. Oczywiście mamy taki notatnik. Dzięki temu możemy ulepszać naszą broń palną, kuszę,
ostrze, że będzie ostrzejsze i później będziemy mogli przez nie ulepszać jakieś nasze umiejętności. No to może do tego dojdą umiejętności magiczne, typu teleportacja i inne umiejętności, które poznacie później. I możemy udźwiękać dzięki runom, które zdobywamy przy przejściu misji pobocznej, czyli takiej dodatkowej, albo po prostu jaką gdzieś znajdziemy dzięki takiemu sercu. Oczywiście tu mamy spisane wszelkie notatki, notki na temat gry, audiografy. To jest przyjemne, ale do czasu. Przejdźmy może do mocy. W następnym save'ie mamy prawie większość odblokowane. Te są pasywne, te są aktywne. Mamy opisane nocny jakiś wzrok, czyli widzimy w ciemnościach. Opętanie, możemy opętać daną osobę na krótki czas. Zakrzywienie czasu, czyli po prostu spowolnienie czasu na chwilę. Żałosne stado, czyli możemy przywołać szczury i podmuch, dzięki któremu możemy, jak widzicie, tutaj pisze symbol, który może odpychać lub przywracać wrogów lub roztrzaskać drzwi. Super. Gra, jak widzicie, dosyć podobna do Deus Ex. Jednak Deus Ex był o wiele dłuższy. Co, widział mnie? Jest o wiele dłuższy. I był moim zdaniem ciekawszy, ale to moje zdanie. Ale nie jest to rozmowa o Deus Exie. To jest gra o Dishonored. Kolejne wady, słaby system upgrade. Miałem na przykład później w systemie upgrade'owym mamy do wyboru. Zobaczmy, tu nikogo nie ma. Mamy mnóstwo. Dobra, zróbmy to inaczej. Mamy mnóstwo takich dupel do kupienia za przeproszeniem, czyli na przykład. Wow, kto tam jest? To jest chyba zbi, a nie jestem pewien. Może załatwię go. Ale nie udusiłem go, tylko załatwiłem, bo zbiów nie lubię. O czym wspominałem? Tam cię gdzieś. Wow. O, widzicie, można wprowadzać kontę dzięki kontrolowi. I później możemy ograbić wrogów lub. O, fajtownik niestety nie przeżył. O czym to zgubiłem wątek? O negatywach, o wadach gry. Aha, o słaby system upgrade. Możemy kupić coś na wzór właśnie takiego, że na przykład możemy nosić więcej kul, tak, do magazynka. Ciekawe jest to, że możemy. O. Nie ogłaszać alarmu. Tak, rozwalę ich wszystkich. Co jest? O, właśnie zdobyliśmy runę. Wow, naprawdę mi wchodzi to. No chodź. Wow, pierwszy raz tak walczę, bo tutaj jak was zagaduję i mówię o wszystkim, to nie mogę się dobrze skupić na tym. Także, więc słaby system upgrade, jeżeli chodzi o to już dobre jest to, że możemy dostać klucze pod jakimś pod celność czy coś takiego. Ale jeżeli chodzi o zwiększanie, nie wiem, kul, bełtków, to w ogóle nie było potrzebne. Ja miałem 10 bełtów, 10 jakichś strzałów do pistoletu i to mi odpowiadało, więc to mi nie było w ogóle potrzebne. Więc to moim zdaniem. A poza tym dosyć ubogi jest ten system upgrade, więc to też mnie dosyć rozczarowało. Przewidująca fabuła, to też mam napisane. Oczywiście końcówka może nie jest tak przewidująca. Jednak jeśli chodzi o fabułę, to już na początku wiemy, kto jest złym, bo można to ocenić po jego wyglądzie. Na końcu możemy łatwo przewidzieć, co się stanie naprawdę. Już albo ja po prostu za dużo gram, albo
tak mi to wpadło po prostu w oko mocno przy tej grze. I to mi właśnie dosyć nie odpowiadało. Przeciwnicy, jak widzicie, mamy mnóstwo przeciwników, później są zwykli zbiorowie, popachnie jakichś wartowników, później będą tacy jacyś lepsi goście, więksi metalowi, którzy będą już mogli nam zrobić krzywdę. Jednak ja udało mi się ich jakoś omijać, więc więc nie wiem, czy są dobrzy w walce, ale strzelam, że tak. Wow, ja nie chcę. Dobra, musimy się dostać tam. Ale w jaki sposób? Po prostu musimy wejść, zgadłem? Zgadłem? Nie zgadłem. On sobie poszedł, no wiecie co? A ja pamiętam, ja tu tak... O właśnie, już wiem. Sam jednak świat gry jest dość mroczny, o tym już nie warto wspomnieć, jest bardzo klimatycznie. Jeżeli chodzi o klimat tej gry, to jest to zniewalający. Bardzo wciąga samo granie. Szkoda, że na chwilę, ale o tym już wspominałem. Wow, ja myślę, że da się ten. Więc przeciwnik, znacie życie świata gry. Jest dość mroczny i straszny momentami z tymi ciałami, to naprawdę. To by było może to. Jeżeli chodzi o wątek główny i fabułę, to już wam o tym mówiłem. Mamy również misje poboczne. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Tam się mam spotkać, tak. Misje poboczne są ciekawe i to mi wystarczy do zrobienia, chociaż wszystkie zrobiłem, naprawdę wszystkie. Kurde, gdzie ja teraz mam iść? Aha, już wiem. A, widzicie? O tym wam właśnie mówiłem, dziękuję za samouczkę. A, nie spadł. Wow. Nie mam je tu, nie mam je tu, nie mam je tu. Dobra. Więc mamy również misję poboczną, dzięki temu możemy zdobywać runy i to by było tyle. Gra jest jak na swoje przejście niezbyt droga, 100 zł, ale jak na długość gry i przede wszystkim brak trybu multiplayer, co w dzisiejszych czasach jest niespotykane. Nie wiem, jakby gra sama wyglądała w trybie, ta gra wyglądała w trybie multiplayer, ale rozumiecie. To jest gra na 3 przejścia, nie wiem. Oczywiście bełty po drodze możemy... Wespnijmy się po linie. Wow, dobra. Jak już wspominałem, podobne do Deus Exa, tutaj miałem napisane na kartce. Jak widzicie, u mnie dominują akurat w tej grze bardziej wady, ale każda przecież gra ma zalety. Widzicie, możemy wchodzić pod stół, pod schody, jak już przedtem pokazałem w misji. Może tutaj zakończymy, bo to taka była pogadanka troszkę. Wczytajmy grę. Światło na końcu. O Boże, teraz zobaczycie. Zobaczycie, jak miała się misja na końcu się nazywała. Dobra. Pokażę wam inne moce, jakie możemy używać. Aha, tu jesteśmy. Okej, okay. No to niech będzie niezły. Jak tam pójdzie, coś będzie koniec. Dobra. Aha, fajnie, mamy wszystkie te. Raz, dwa, trzy, cztery. Pokażę wam wszystkie moce. Też oczywiście mignięcie, czyli zwykła teleportacja. Mamy u mnie zakrzywianie. Nie, najpierw mamy jeszcze. Możemy. Nie mogę. To nie mogę wezwać. Ojejku, no musieliśmy wtrafić w taką głupią lokację. Dobra, to może wczytam o 20:25. Dobra. Oj, jeszcze filmik. Ostatnia Lady Bonnie. No teraz to już w ogóle zobaczycie wszystkie chyba misje. Chcę wam jeszcze pokazać te właśnie. Dobra, ciebie nie chcę zabijać, bo tutaj zapisałem sobie. Chcę wam pokazać jeszcze misję.
Znaczy nie misje, moce. Mam nadzieję, że tu ten facet nie przyjdzie. Więc tak. Mamy również gadżety jak granaty. Tu widzieliście to ostrze sprężynowe, czyli miny. Jak wrzucimy to, jak... Jeżeli rzucimy to na ziemię i przeciwnik się zbliży, to po prostu mina wybuchnie. Raz, dwa, trzy. Tu nawet nie mam jeszcze żarłocznego wtala. Jeżeli chodzi o opanowanie umysłu kogoś, to niestety miałem zaupgradowany dzięki runom. Tylko do pierwszego poziomu, dzięki któremu mogę opanowywać umysły i sterować rybami i szczurami. Jednak tego nie będę mógł wykorzystać na ludziach. Jednak mamy tak zwane zakrzywienie czasu. Niezły bajer. Bam. I co teraz możemy zrobić? Możemy podejść, gościa zbić. Jak jeszcze znaczy teraz ma tego? Jest. No i widzicie, rozwaliliśmy gościa, tamten nie wie o co chodzi jeszcze. Więc jest tam ludzie. Aż mi się zachciało popatrzeć. Ja... no kurczę, nie mam pizdy. Jak widzicie, możemy używać granatów. Wow. A, to się powinno przytrzymać, to się chyba. Tego nie wiedziałem nawet. Możemy rzucać miny, bing, bing, bing. No, no oczywiście przy nas nie wybuchają. Mamy mikstury many, jak widzicie po lewej stronie, niebieskie i czerwone to życie. Więc o niczym więcej nie będę wspominał. Ja idę zrobić podsumowanie i widzimy się właśnie w podsumowaniu. Trzymajcie się, do zobaczenia! Witajcie tu ponownie, to pan przygody, a witam za podsumowanie 10 odcinka rozmogi. Dzisiaj przedstawiam wam grę Dishonored. Tradycyjnie plus. Powalający klimat, dzięki którym możemy poczuć się w takim prawdziwym mieście ciemności, gdzie panuje rzeczywiście ta zaraza, gdzie ludzie są normalnie w workach na ulicach. Można spotkać często zombie, normalnie taka korupcja jest normalnie wyczuwana w tej grze, gdy przemierzamy to miasto, na którym wszędzie spotykamy prawie szczury na ulicach. Klimat jest naprawdę powalający tej gry. Sam takie, że chodzi o same dźwięki, bo muzyka jedyna, jaka mi się podobała, to ta w napisach końcowych, to była niezła muzyka. Honor for All chyba, coś takiego. I naprawdę była dobra, a jeżeli chodzi o soundtrack, to dźwięki są takie, które współgrają z klimatem, więc to był dla mnie plus. Wiele dróg przejścia misji, o czym wspomniałem w filmie. Mamy trzy zakończenia, co oczywiście jest plusem. Skradanka, takie gry jest mało, to jest prawda. Ostatnio taką skradankę tu grałem w Deus Extra, więc ja akurat lubię skradanki, a dobrze skradanych od czasów Tifa było mało. Oczywiście steampunk to jest plus. Mało można wymienić gier, gdzie był steampunk. Więc to oczywiście plus. Ja niby tak za bardzo jakoś nie czuję jakiegoś sentymentu do tych czasów steampunku, ale lubię oglądać właśnie gry w ich założeniach, więc to jest plus. I oczywiście bardzo grywalna, bardzo szybko się przychodzi, ale 9 misji to zupełnie za mało jak na 2 dni grania, więc to jest, to będzie w minusach, ale grywalna jest na maksa. Minusy, gra jest oczywiście, co już wspominałem, krótka. Za słaby system upgrade, o którym wspominałem w filmie. Łatwa, to każdy może do siebie, proszę tego nie uznać za minusy, jeżeli... No to zależy od umiejętności
Przynajmniej na normalnym, dla mnie była łatwa, jeżeli na przykład chodzi o samą walkę z ludźmi, to jest naprawdę bardzo łatwe. Poczekajcie chwilę. A, już jestem. No to jedziemy dalej. Przewidująca oryginalna fabuła. O tym tutaj nie mogę się za bardzo rozpowiadać, jednak łatwo rozpoznacie, jak to się skończy i co się stanie z różnymi postaciami, więc to jest minus. Jak typ multiplayer? Nie wiem, jak wyglądało typ multiplayer w tej grze, ale jak już kupujesz jakąś oryginalną grę i nawet jeżeli byśmy mieli przejść 3 razy po to, by zobaczyć różne zakończenia, to później ta gra wyduje na półkę i nie ma już z nią co robić, więc to jest minus. Oczywiście. Podsumowanie, ostatnio na 5 na 10. Czy warto? No ja bym tutaj jednak poprawił to może. Zamknij, poprawmy to na takie, na taką szósteczkę, bo mało jest gier tego typu. Tutaj znowu muszę wrócić. Pink. Więc jednak szóstka, bo steampunk skradanek jest mało, grafika może być. Fabuła, no powiedzmy, że też, więc 6 na 10 to mi się bardzo jednak podoba. Czy warto? Można. I tutaj daję wam do własnej interpretacji. Język mamy oczywiście napis, jednak dubbing jest angielski, co mi odpowiada. Cena gazu była swoje. Gatunek skradanka, strzelanka, piff paff, steampunk i free person, free view person, aha, no free pp, czyli że widzimy widok z oczu bohatera, nie możemy przewinąć do tego czy coś takiego, tylko z oczu bohatera. Ok. Typ gry, single player. Cena 100 zł, ostatnio widziałem również w Empiku jeszcze raz. Moja również kosztowała 100 zł. Premiera na Xboxa już jest, tak samo jak wchodzi w wersji PL. Angielski dubbing, polskie napisy. Na PC już jest i na PlayStation 3 również już jest, więc na tych trzech platformach jest tylko Dishonored. No i niech oczywiście nie ma. Data wydania gry w Polsce. Dziś mamy 18. Gra powstała 12 września, znaczy weszła do sklepów. Materiał przygotował dla was pan przygody. Dziękuję za 431 widzów. Szybko rośnie ta liczba. Jestem bardzo z tego zadowolony. Mam nadzieję, że recenzja wam się podobała i pomogła wam w zakupie tej gry lub nie. Ja ze swojej strony dziękuję. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, piszcie swoje opinie na temat tej gry. Może to by było już na tyle. Trzymajcie się, był z wami Depan Przygody. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć.